tylko po prostu troszkę cierpliwości. Zachęcam, naprawdę smak jest niepowtarzalny. Witajcie kochani, dzisiaj będę robił chlebek mieszany, żytnia pszenny. Do tego chlebka użyję kwasu, którego sam oczywiście zrobiłem. Odłożyłem tutaj 200 gram kwasu. Rzucam go do misy. Dobrze, mam kwas. Mam tutaj również 230 gram mąki żytniej 720, typ 720. Mam 250 gram mąki pszennej typ 500. Soli 20 gram. I naszykowałem tutaj letnią wodę około 25 stopni, 300 ml wody i 30 gram drożdży. Później, jeżeli będzie ciasto troszeczkę jeszcze za luźne, to troszeczkę mąki dosypię pszennej. I tym razem już nie robotem, nie żadną maszyną, tylko ręcznie będę robił. Muszę wszystko dobrze wymieszać, żeby to ciasto było w miarę elastyczne, bo tu jest dosyć dużo żytniej mąki, plus jeszcze kwas. Nie będę dosypywał żadnej mąki, to jest akurat proporcja. Teraz to muszę tylko po prostu wymieszać dobrze. Dobrze, jak widać, mam ciasto gotowe, nie przerabiam go jeszcze, bo będę robił dwa różne chlebki. Podsypię tylko stolnicę, wyrzucę to latę i podzielę na pół. I teraz podzielę to ciasto na pół i będę miał dwa chlebki. Jeden będzie z serem, z cheddarem, a drugi będzie chlebek pomidorowy. To zostawię na ser, to zostawię na takie mam pomidorki sauerkraut tomato. To są pomidory suszone w oleju. Muszę w tej chwili je odcedzić. Dodam jeszcze do tego ciasta łyżkę przecieru pomidorowego. Dobrze, to ciasto sobie przerzucam do miski. Dodam jedną łyżkę przecieru pomidorowego. Do tego dołożę te wszystkie pomidorki. I do tego jeszcze chlebka. Dodaję kminek. Taka garść, powiedzmy, no jedna czubata łyżka wystarczy. To da chlebkowi wspaniały posmak. Dobrze, teraz to wszystko wymieszam. Ten chlebek już pachnie. Muszę to ładnie wszystko połączyć, żeby te pomidorki były w cieście. Jest bardzo mokre w tej chwili, ale zaraz użyję troszeczkę mąki, żeby to uformować go, bo inaczej to będzie mi się bardzo lepił do rąk. No i już mam prawie gotowy. Wiele nie trzeba. Dużo mąki nie dodałem, tylko tyle co na podsuszenie. To mam pierwszy chlebek. A teraz się wezmę za chlebek z serem, z
z cheddarem. Taki serek. Żółty serek. Teraz zetrę, połowę zetrę do tego ciasta, co będę robił, chleb serowy. Gdy próbujecie w domu, naprawdę będziecie zachwyceni. Jest coś wspaniałego. Stałem połowę tego serka i teraz mogę robić drugi chlebek. Wrzucę do chleba gdzieś, powiedzmy, tyle, a tą resztę zostawię na posypanie przed wsadzeniem do piekarnika. Troszkę mąki, żeby się nie lepiło. Wyzbieram cały serek ze stolnicy. Proszę bardzo. O. Dwie foremki, troszkę oliwy, wysmaruję zaraz pędzelkiem. Jedno i drugie. I już przekładam chlebek pomidorowy i serowy. I teraz se mogą po prostu rosnąć. Więc proszę bardzo, tak wygląda chlebek w tej chwili przed wsadzeniem do pieca, do piekarnika. On mi stał na garze, no, rósł około godziny czasu. Teraz spryskam wodą. I na ten chlebek serowy posypię resztę tego sera. Bardzo bogaty chlebek. A ten chlebek pomidorowy posypię jeszcze z góry troszeczkę kminkiem. I będę piekł w temperaturze 180 stopni około 50 minut. No, czas minął, chlebek mi się upiekł, wyłączam piekarnik. Serowy chlebek. I pomidorowy chlebek. Gorący. To jak wyglądają. Za chwileczkę je wyciągnę z foremek. Więc proszę bardzo, tak wygląda chlebek serowy. Jeszcze paruje. Jaka ładna porowatość i serek widać. Musi trochę przestygnąć.
A tu mój ulubiony pomidorowy z kminkiem. No i właśnie pokazałem w tej chwili, jak można łatwo zrobić chlebek w domu. Tylko po prostu troszkę cierpliwości. Zachęcam, naprawdę smak jest niepowtarzalny. Jeżeli lubicie filmy takiego tematu, bardzo proszę, subskrybuj kanał, lajkuj filmik, udostępniaj znajomym, komentuj. Dziękuję bardzo za oglądanie.